out the water barrier, but he's Maker, who is absolutely flying. This is Nigel Goldberg. How about Grosz getting the win? Poland take down Ireland. It's 2-1, Poland versus Ireland in the top 32. From Paweł Grosz going through, and a big smile and handshake. Zajawka na motoryzację wzięła się, myślę, że po części od mojego taty, który założył swego czasu kasację pojazdów. I od tamtego czasu, już od małego dziecka, miałem styczność z samochodami w każdej formie. Od aut dobrych, po auta popsute, po auta po wypadku. I kończąc na takich autach, które były już po prostu skasowane, zniecione w kupę złomu i też kiedyś były autami. Posiadanie takiej kasacji pojazdów daje bardzo dużo możliwości z takiej racji, że mieliśmy taki żwirowy placyk, który był pusty w weekendy i miałem możliwość pojeżdżenia sobie takim dużym Fiatem 125 i na żwirze nie ukrywam, że chyba to były moje takie pierwsze poślizgi, nie wiem, w sumie niekontrolowane jeszcze i krótko mówiąc dodawałem dużo gazu i kręciłem się w kółko, rozsypując ten żwir wszędzie naokoło i pamiętam to w sumie, gdzie dobre to było. Drift jest moją pasją i daje mi niesamowicie dużo adrenaliny, jak i satysfakcji z jazdy. Z takiej racji, że w drifcie robi się wszystko inaczej niż na drodze publicznej tak naprawdę. Wszystko, co wykonujemy podczas driftu, jest przeciwieństwem dosłownym tego, co robimy na drogach. To daje mnóstwo frajdy po prostu, kiedy możesz przy dużej prędkości zaciągnąć ręczny i wrzucić auto pełnym kątem w zakręt i jechać po obrysie. Wtedy po prostu czuję, że żyję i wiem, że jestem w tym miejscu, w którym chcę być. Puszczone wydechy w maskę, przez co to wygląda jak takie kły. Z tego tytułu też auto dostało swego czasu ksywę Dzik i tak jest ze mną już od ponad 3 lat. Silnik, jaki napędza BMW, jest to silnik V8 z dwoma turbinami. Pojemność silnika to jest 4 litry, silnik jest seryjny, nie jest zakuty. Turbo jest zamknięte na pół bara, co daje nam wykres 440 koni i 660 Nm. Auto jest w 100% przygotowane do driftu. Mamy z tyłu zaspawany dyferencjał, który jest podstawową modyfikacją, żeby móc jeździć w poślizgu. Do tego w środku klatka bezpieczeństwa, pasy bezpieczeństwa czteropunktowe, fotel kubełkowy dla mnie i dla pasażera, cały system gaśniczy, chłodnica z tyłu, co jest też w driftowozach typowym rozwiązaniem, aczkolwiek w autach seryjnych wiadomo, że zawsze chłodnica jest z przodu. Do tego auto jest super wyważone, ponieważ ma rozkład masy 50/50, dzięki czemu to auto jest szybkie i dobrze się prowadzi. Auto od momentu, jak je zakupiłem, bardzo mocno się zmieniło, chociażby wizualnie. Projekt zakupiłem jako zielony BMW 30 z bodykitem Kawasaki Green, tak zwanym. Teraz jest założone body M3, do tego jest biały kolor wleciał, szachownica, oklejenie takie nasze, teamowe. Bardzo lubię rywalizację. Jest to nieodłączny element driftu dla mnie. Pomimo, że bardzo lubię też jeździć sobie tak na luzie z ziomkami i czerpać czysty fan z tego, rywalizacja to jest ten moment, w którym trzeba się skupić i pokazać tak naprawdę, ile jest się wartym jako kierowca, ponieważ na przejazdach driftowych masz między 20 a 40 sekund i przez ten czas nie możesz popełnić błędu i pojechać możliwie najlepiej i wtedy się okaże, czy jesteś lepszy, czy twój przeciwnik wygrywa. Biorę udział w Lidze Drift Open, w której w 2017 roku walczyłem Mistrzostwo Polski. Oraz gościnnie brałem udział w Lidze Drift Masters. Jest to europejska liga, która zrzesza najlepszych kierowców z Europy. I nie ukrywam, że jest to liga moja docelowa, w której chciałbym jeździć cały czas. Drift jest dla mnie życiem. Nie ma dnia ani sekundy, kiedy nie myślę o drifcie i nie robię czegoś związanego z nim. Jeżeli ktoś z Was doświadczył kontrolowanego poślizgu, to zapewne wie, o czym mówię.
Drift wymaga wielu wyrzeczeń, ale jest zdecydowanie warty swojej ceny. Nie wiem, czy to nie będzie słychać. To jest kruk, który lubi sobie skakać po dachu i generalnie jest tak, że czasami też mi przeszkadza. Na backstage będzie przyjaciół.